Bajką zdecydowany dupa. Co jeden dzień dostaję wsparcie, za 11 godzin przyjdzie. No co, chcą krótsze stal i szyf, tak? To dalej do dupy relacje są? Pewnie. Jak miło z tej strony, no. I co, mamy więcej ludzi, ale mniej żywności, co? Dziewki. Dobra, sprzątać ten śmietnik, kurczę, bo inaczej nie zbudujemy tej kopalni, cholerka. Dobra, to na razie srać ten węgiel, zbieramy to cholerstwo. Jest trochę chłodny niestety, więc warto. A, można by. Dobra, proszę bardzo. To nie można od razu pociągnąć. Zwiadowców? Może nie do końca, ale... Z tych rzeczy by się o. Dobra, na start może dzienniki. Jak już mamy, wiesz, węgiel, to możemy się pobawić, kurczę, właśnie w dzienniki już, nie? Wygląda jakby się przydały, cholerka. Wygląda też jakieś potężne się tutaj dużą metalową konstrukcję, co? A Prometeusz, nie ten Dreadnought. Dobra, bałem się, że to mogą być Winterhomczycy, nie? Bo oni, kurczę, wiesz, wpakowali się do Dreadnoughta i sobie pojechali w siną dal, nie? Ten Prometeusz, czyli to, co zostało po jednym z Dreadnoughtów, dzięki którym zostało założone, jest Tesla City. Wielka zadźwięć zakopała tablicę pod grubą warstwą lodu, więc nie mamy szansy jej wydobyć. Być może pewnego dnia pozwoli nam na to wiosenna odbić. Bierzemy zasoby, no dobra, wczajcie, co to, kurwa, jeden dzień. A, idźcie. No, a wy co? No matko, dwóch zginęło. Pieprzenie było, kurde, 18 do tych i... Ale, dobra, walcz. Nie, było tu chyba 21 robotników nawet, kurde, i 8 tych inżynierów, czyli łącznie 30 chłopa. Pierdolenie, że umarł jeden tylko. A propos umarł, w sumie trzeba będzie dobudować tych cholernych namiotów. Przepraszam. Alek. Pong. No i dotarli, kurde, ziomeczki. Co tam? Docierają celali. Zmęczeni potrzebują miejsca na odpoczynek, czy jakieś do jedzenia, być może opieki medycznej. No, coś słyszałem. Tapy pewnie potrzebują, żeby ich roboty zagonić. 23 drzewna. No, drzewno się kończy. No kurwa, to więc 40 spadnie, potem wzrośnie o 1. Aha, tak, potem wzrośnie o 1. To spadnie znowu do minus 40. Kurwa, no to będzie 40 permanentnie. Być problematycznie. Dobra, dajcie to połączone zespoły, bo to tragedia. Dobra, mamy te rdzenie, więc przerzućcie się na razie na stałe i jest, nie? Wyjdzie, kurwa. Zostawi. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tułam. Co się planuje stałej rdzeni? Do prowadzenia dłuższych zmian. Dzięki, ziomuś. Do tego. O to chodziło. Tak. Dłuższych zmian bardzo chętnie. To będzie starczać czasu na posiłki i sen? Tak, sen chyba. Dobra, bąk. Nie, na potwory może mniej, ale te dźwigi towarowe by się przydały, ale do tego potrzebujemy wywalić trochę więcej zasobów.
A stal, jaki jest pytanie? No na razie niech się skupiają na stali, bo stal musimy wysłać tym kurde. Wiesz, ludzikom to nazwijmy. Z Tesla. Nieległe w nalazce miasto i niegdyś chronione pewnego rodzaju elektryczną kopułą popadło w całkowitą ruinę. Kurwa. Najcenniejsze zasoby zostały zabrane przed wielką zamiecią, a teraz po ulicach krążą tylko stada wygłodniałych szczurów. Może warto jeszcze raz przeszukać to miejsce, ale powinniśmy uważać. I to nie tylko nagryzanie, ruiny wydają się niebezpieczne. Kurwa. Wiedziałem! Nigdy nie dowiemy się, co się stało. Goddammit, pierdziele takie coś. Nigdy. Dupie pan. Do zobaczenia za chwilę. Rządzące, teraz transport żywności będzie wysyłany do was dopiero wówczas, gdy w naszą stronę ruszą kolejne zapasy stali i rdzeni. No świetnie. No to nas kurde wydymali podczas gdy ja sobie tutaj zapisałem grę. Dobra, przeszukajmy ruiny. Kurwo, dupem mać. Przepraszam, ja tak przeklinam, ale tak być nie będzie. Ja nie lubię kurde takiego głupiego RNG. Odezwę się jak się uda wreszcie. No do cholery, wreszcie. Udało nam się znaleźć cenne zasoby. No, kurwa, nie wiem dlaczego. Tesla by zwariowała. Zapomniane łowisko może nie, ale lustrzane jezioro brzmi dobrze. Szczerze, to powinienem chyba najpierw wrócić do obozu i odłożyć cały śmietnik. Jeśli oni będą się bulwersować teraz i stali nam nie wysyłać. Słucham. A no tak, bo teraz to transport żywności bla 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 bla, nie? No i nie mają czasu, żeby z nami gadać, kuta file. No to co, czekamy aż kurczę trochę stali wydobędą. I tyle. Czego? Zaniepokojeni sytuacją żywnościową przybyła grupa doświadczonych odkrywców, aby porozmawiać o rozwiązaniu. Odcinając nas dostaw pożywienia, neuronem pokazał, że nie można na nim polegać. Musimy znaleźć inne źródło żywności, na szczęście nasi zwiadowcy dostrzegli ślady niedawnej obecności ludzi na południu. Wyślijmy ich, żeby to zbadali. To może być nasz przełom. Południu niestety na dole mapy. No, to by się zgadzało. Nowy London na zdradzie, umrzemy z głodu. No to może być problematyczne potencjalnie, no. Olipka. To powiedział Hagrid normalnie. No jest dostawa. Wysłać to w pizdu. No i dostaniemy żarcie. I co, pewnie taką samą gównianą ilość, nie? Tak, 30 kurde sztuk surowizny. Dzięki ziomusie, dobra robota. Wydajne palniki, co? Kurwa, mi węgla to mnie nie jara. na nic mi nie stać póki co. No już mi stać, dobra. Szybsze lecznice by się przydały, no. Kurwa, zbierzecie to pieprzone drewno wreszcie. Kurwa, wyślę tam dodatkowych, no bo mi coś trafi zaraz. Cholerne skrzynie, nie mogę drogiej postawić. Seize. Do roboty. Dobra, modernizacja lecznic. Mniejsza, ale baraczki, mówisz? Nie, może nie baraki, może te dźwigi towarowe, co? Też nikt nie mieszka w tym namiocie. Interesting. Dobra, to walić ten namiot. Dobra, wróciły nasze ziomy, więc wypieprzać zamarznięte lęgowisko, czy jaką tam znaleźć trzeba. Dobra, wy na razie zbierajcie te cholerne rdzenie w takim razie. ...27 ludzi. No kurde, nie wiem kto kurde zarządza tym miastem, ale partacz jakiś. No i się zaczęła pizgawica.
A, czekaj, może nie jest tak źle. Bardzo. Bomb. Parę zbieraczy traci źródło. No, ten wreszcie. Ta, dobra, to zabrać. No i jest kurde, święty spokój. Co? Dobra, dźwigi towarowe, fajnie, czyli będą szybciej wydobywać ten cały szpej. Żywność, zdrowia, może te baraki wreszcie, no. Zimność. A widzę, że mamy trochę drewna i stali, to spróbujemy pobudować te budynki. Dostawa jest gotowa, co? Ta 3. Dobra, macie. Żarcie nam jest potrzebne mimo wszystko. Dobra, co tam? Obrzymia pieczara, w panujących znajdujemy wiele kości zwierząt, być może ludzi, widać na nich ślady zębów, dużego drapieżnika. Górski tarasik albo niszczająca chata, co? Jego tarasu. Dobra, zobaczmy ten tarasik. Wiecie, co? Nie chcę wyjść do... What the fuck, uspokój się, bum. Pracowano baraczki. Ło, 6 budynków tylko mogę zbudować. Fuck. Dobra, trzeba się przestawić na stal znowu. A na razie możemy zbadać coś głupiego. Na przykład... To przegromadzenie zasobów. może będzie działać też na ten. Na workshop, czy jak mu tam. Ups, pizdę se, sorry. No jak tam w tych budynkach? Też kurwa zimno. Ale na minus 40 jest zimno. Czasem się zastanawiam, jakiś cel. No, fuck off. No widzisz, to jest pozytywny ziomek. Moglibyśmy tak pociągnąć. Pewnie, że tak. Dobra, widzę, że, że z tym węglem też jesteśmy na plus. Dobra, ja sobie zapiszę grę, bo będę spróbował znowu gospodarkę wcisnąć. Co wy na to? I... O, żyjemy, dobra. O kurwa, z tym węglem to naprawdę jesteśmy na styk. Leczenie mieszkańcy, przyjemnie, bla bla bla. I co, trzeba będzie przystopować troszkę krótsze z dzienniczkami może? I kurde, przemieramy trochę tym głodem, no. Zdaje się to, optymalizacja wydobycia, no. Nie jest taka droga i nic nie kosztuje na dobrą sprawę. Co tam na tarasie? Widok jest obiecujący. Wydaje się przytulna, jak na standardy postlandu i kusi by do niej zejść. Sam górski taras nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nic tu po nas, no fajnie. To jest jakaś odosobniona dolina. Kusi nas by ją zbadać, no to idziemy ją pobadać, no. Umrzemy, no. Za dzień 12, a my kurde zamarzamy sobie tutaj. Chcesz porozmawiać z nami? Świetnie! Nie możemy sobie na to pozwolić. Dobrze, dzięki. Dzięki, dziomuś. Dokładnie tak było. A my sobie możemy pozwolić. Na obrażanie naszych zadów tutaj. Czego? Nie chcę kurwa poradzę. Londyn kurde zasobami trzęsie. No i co ci poradzę? Jest, przydałoby się więcej kurczę zwiadowców. Moglibyśmy ich wysłać w diabły i tyle. Spokój by był. Ok.
Ciele, no, żywe choinki tu są, ja nie chcę ich wycinać, diabły, kurde, tym tartakiem. No kurwa, pochuj wam stal, bo nie macie kopalni stali? Rzuciłbym się na rdzenie 24-7, by było super. Dobra, co tam? No świetnie, hot springs, dobrze. Na wielką liczbę pni, to pozostałeś po zagajniku. Ktoś ściął te drzewa i do tego zrobił to niedawno. Pod śniegiem znaleźliśmy świeże wióry. Hot springs, no to idziemy hot springsy zbadać. Potrzebujemy żywności, no dokładnie. W tym miejscu dolina się rozszerza, wydaje się, że znajduje się tam niewielka osada. No to idziemy do osady. Co tam? Dalej, przychylność do dupy. Dobra, zobaczmy, co nam możecie, kurczę, dać z tego, jak poprosimy was o inne pierdoły. Komunikacja. Nam pomóc? Potrzebujemy więcej wągla, co da to. Dzięki. Co to znaczy? Po prostu wysyłacie nam węgiel? Tak, po prostu wyślą nam węgiel. Dobre ziemie Londyńczycy jednak, no. No jak tam? Średnia przychylność, no bo welcome, no. Dobra, jeśli chodzi o stal, to jest spoko, więc dymać kory wydobywać, I guess. Ile teraz? 3, nie? Nie, 0,2 dalej? Fuck off! Takie 0,2! Sicie! To po co ja wybadałem to badziewie? No, potrzebujemy te zasrane kurde rdzenie, bo inaczej popadamy tutaj. Tego. No chyba nie. Maciej, ratujcie! Dobra. Ogrzewańska, co? Te wydajne grzejniczki by się przydały, no. No jest surowa żywność, wreszcie. Ej, dar życia. Osada stanowi enklawę skupioną wokół kilku gorących źródeł i mieszkańcy przybyli tu z miasta, które przetrwało wielką zamieć dzięki pomocy innego, większego miasta. Gdy ścieżyca minęła, niewielka grupa postanowiła spróbować szczęścia osobno, zebrawszy ze sobą nasiona i sadzonki. Po wielu niepowodzeniach trafiła to właśnie miejsce. Mieszkańcy zbudowali tu cieplarnię i posadzili nasiona, aby przekazywać dar życia. W geście życzliwości wręczyli nam trochę jedzenia, bo wiedzieli, że chętnie dadzą nam go więcej w zamian za pomoc w rozwoju osady. Świetnie, no to kurde, zapierdzielamy. Tego. Jeśli chodzi o budowlany, no nie wiem jak. Balonu pewnie. Nie. Balon? No jednostki, jak jest jakieś, co tam? Matko Boska. 50 drewna, 50 stali. No to w dupę, bo nie mamy ani jednego, ani drugiego. Chyba nie możemy ich poprosić o stale, o drewno. W 14 godzin dostaniemy trochę żarcia. Dostaniemy też trochę żarcia z Nowego Londynu, więc może nie umrzemy z głodu, no. Tak wiesz, tak od razu przynajmniej. Nowy Londyn dostała dotarła na miejsce, no powiedzmy. Możemy sobie przypatrzeć się dostawie z pseudo bliska. Przyszłyś ziomy z saniami. Kurwa, no o to chodziło? No i ważne, że przybyli. Weszliśmy się do pracy, nie możemy teraz odpuszczać, no tym bardziej, no. New London is waiting. I couldn't give less of a fuck if I tried, szczerze mówiąc. Wiesz, ziomuś? Dobra. Tam mamy wytrzasnąć stal. A wiem, skąd mamy wytrzasnąć. Nie, fuck it. Wiesz, wyślemy ten oddział też budowniczych. Zobaczymy, co tu da. A łeb, dobra. Dobra, wy się nie opieprzajcie, tylko dymajcie tam, nie? Sprawdźcie to Tesla City, bo tutaj.
Jeden dzień i 18 godzin, tutaj 19 godzin ledwo, nie? Wiesz, ledwo, to dalej kupi czasu, ale... Szybciej, nie? Troszkę. Tu. Nostki. Wypad. Idźcie do Hot Springs. O. 15 godzin, 10 robotników. Jeden. Wolnie się nie dało. Dobra, jeśli chodzi o zimność, to kurczę, jakoś sobie radzimy, mimo tego minus 40. Potem będzie znowu plus 20 i potem znowu minus 40, ja? Nie wiem, to nie idzie przeżyć w Ukrainie. Modernizacja za stal pewnie, z dziką chęcią nawet. No, te biedne kurde chujanki, no! Nie przecinu London, serio. A, ciepło jest, dowalić to też. Tam. A, dobra. 12 godzin. Przeoszczędziliśmy te parę godzin, jakby nie było. Dobra, dotarło nasze ziomy. Wybuduj! Uff. Liczba ludności 35. Relacje neutralne, średnia przychylność. Zasady Hot Springs, być może będziemy musieli się jakoś zwiększyć, ale sami ustalimy zasady. No, no dobra, komunikacja. Dwa. Tuam! Hot Springs. Placówkę handlową. Teraz możemy zacząć wam pomagać. Wysyłamy naszą nadwyżkę żywności. Będziemy mogli przekazywać więcej, jeśli otrzymamy od was zasoby niezbędne do budowy naszej osady. Będziemy wdzięczni, jeśli pomożecie nam to poprawić nasze warunki mieszkaniowe i opiekę zdrowotną. Jedna sprawa. Dobra, proszę. Da. Twierdzenie, wysłać tym kutasom to. Da, potrzebujemy tego żarcia. Dobra, wymień sobie na żywność, co? Drewno i sztil, co? Kademy. Drewno? To ja ci drewno wezmę! Poza tym, że tartak był budowany właśnie. Wiesz. Ciężarówki parowe nawet, co? To aż tyle drewna i sztila to ja nie mam. Racja i przemysł, ogrzewanie, to wszystko z się. Polone grzejniki, nic nas nie stać przecież. Słucham. Świetnie, genialny plan. Węgiel. Dalej jesteśmy na plus, dobra. Tak sobie możemy pożyć jeszcze. Włączone zespoły by się przydały, żeby wybudowali mimo wszystko powoli, ale oba. Strzone jeziora. Światło słoneczne faluje tutaj na powierzchni lodu, prawdopodobnie z powodu zmieniającej się temperatury powietrza. Nie ma tu nic ciekawego. Welp. Tak zwana kolonia ofiar. Stada otoczona murem. Czy to może być dawna kolonia wygnańców z Tesla City? Perhaps. Tam. Jest kurczę tutaj, no. Czy faktycznie chcę szpila i drzewnek? Czego? Pochwalamy znalezienie jej osady, nawiązanie kontaktu z jej przedstawicielami. Z przedstawicielami jej plony bardzo pomogą w poprawie naszej sytuacji żywnościowej. Musimy jednak przypomnieć, że za wszelką łączność i rozdział pożywienia z wyłącznie. Co?
Jest odpowiedzialny wyłącznie Nowy Londyn. Proszę natychmiast wstrzymać kontakt z Solid Springs, przekazać nam surową żywność. A kurwa, już pędzę! Cholerne bydlaki! Dosyć już tego! Koniec władza nad nami! Ludzie odmawiają korzystania rozkazów z Nowego Londynu. Precz z panami! Dosyć z tego, krzyczy pewna górniczka wymachająca skarbem. Cholerni dranie, tak pewnie nas tak śmieci. No naszymi dziećmi teraz chcą stracić naszą nadzieję na przetrwanie. Nie ma mowy! Ludzie wygonili na zewnątrz urzędników z siedziby administracji, chcą ich natychmiast wyrzucić z obozu. Powinniśmy interweniować, aby urzędnicy mogli się przygotować. Da, powstrzymajmy ich. Jak chcemy się ich pozbyć, to wywalimy ich na zbity pysk normalnie. Przewóz zostaje oficjalnie rozwiązany, a po powrocie staniecie wszyscy przed sądem za zdradę. Macie 3 tygodnie, by przekonać nas, że zmieniliście postępowanie. Chcecie pozostać lojalnymi obywatelami Nowego Londynu. Później zostaniecie schwytani i przewiezieni w kajdanach na miejsce i nie Bóg was w swojej opiece. To był Nowy Londyn bez odbioru. Brydnie.